Witam Was serdecznie. Dobry wieczór. Sobotni wieczór i kolejny wideo news, który dla Was nagrywam. Ostatnio sporo się działo i zabrakło znowu tych wideo newsów, więc warto znów nagrać takiego wideo newsa. Za nami tydzień z audycjami na żywo we stacji. Mieliśmy zarówno wtorkową elektroniczną terapię, mieliśmy w środę retrogranie, w czwartek markowe granie i w piątek decybel. W piątek, czyli wczoraj, bardzo fajna audycja Michała Matusiaka, czyli Michaela Kajsa, gdzie grał muzykę Mr. Firechilda, który też był gościem na naszym miercowym czacie. Michał też w związku z tym prowadził audycję w dwóch językach, po polsku i po angielsku. Bardzo fajnie mu to wyszło, za co też bardzo mu po raz kolejny dziękuję. Fajna audycja, fajnie się jej słuchało. W czwartek z kolei, dzień wcześniej, markowe granie, które było grane na innym zupełnie sprzęcie niż komputer studyjny, który odmówił w tym dniu posłuszeństwa. Ale myślę, że mimo tych trudności audycja udana, to co miałem Wam zaprezentować, wszelkie nowości i premiery, było zaprezentowane. No na szczęście komputer już odzyskany, naprawiony i we wtorek już normalnie elektroniczna terapia będzie poprowadzona z komputera studyjnego, a nie ze sprzętu, który był podłożony awaryjnie na czas audycji Markowe Granie. Więc co nas czeka w tym przyszłym tygodniu? Wtorek właśnie, 21. kolejna audycja elektroniczna terapia z numerkiem 107. Już dzisiaj Was zapraszamy. Michał Jurczyk-Gacek i Marek Kwiatkowski-Markus, czyli ja, zapraszamy Was na tę audycję. Tym razem już nie będzie gościa w studio, ale będzie fajna, ciekawa płyta, którą warto być i posłuchać. Wtorek, 21. W środę będzie przerwa, ponieważ nie ma audycji retrogranie, bo była w tym tygodniu, ale w czwartek kolejne markowe granie. Odcinek będzie to 361. Zapraszam na tą audycję serdecznie. Znów garść nowości, premier i paczuszki od Was. Zachęcam już do wysyłania swoich paczuszek. marek@lmyślnikstacja.pl, adres Wam dobrze znany, na pewno też będzie tutaj gdzieś pokazany na ekranie dla Waszego przypomnienia. Oczywiście audycja od 22, jak zwykle w czwartek, i w piątek znów kolejny decybel, 22, również Michał Matusiak Was zaprasza, odcinek 64. Co to będzie? Zobaczymy. Jeszcze nic Michał nie zdradzał. Na pewno znów uszykuje fajną muzykę do posłuchania. Piątkowy wieczór, więc audycja decybel. Czas szybko ucieka, moi drodzy. W marcu, który jest miesiącem Elstacji, będziemy obchodzić 10-lecie istnienia radia. Tak, 10 lat temu, w 2007 roku, w marcu, Paweł Starczewski założył radio Elstacja. Wówczas jeszcze na portalu midimania.pl, midimania.pl, który wtedy działał, ten portal, pod ten portal była podpięta Elstacja i też taki miała na początku adres l-stacja.midimania.pl. Tak było przez dłuższy czas, aż do zakończenia działalności portalu Midimania. Później już ja miałem już to radio pod swoją opieką. Właściwie radio było pod moją opieką już po roku istnienia, od 2008 roku. Ale kiedy skończył się portal Midimania, przeszliśmy na domenę l-stacja.pl i tak jest cały czas, tylko że po drodze wiele rzeczy się zmieniło. Zmieniały się serwery. No ostatnio, jak wiecie, działamy na Telvinecie, więc tutaj sporo rzeczy jest
powspominania, do przypomnienia Wam, było sporo audycji, sporo różnych głosów w Radiu Elstacja, nie tylko te osoby, które teraz nadawają, czyli w ekipie dwóch Michałów, Piotr i ja, ale przewijało się dużo innych głosów, które na pewno ci najstarsi słuchacze Radia Elstacja pamiętają. Przecież był i Poranek, czyli Robert Zakrzewski ze Słupska. Był Sebastian Dusza, Seba Sol, który prowadził wraz z Thompsonem, Tomkiem Sontagiem audycję niedzielną, taką jajcarską, prawda? Kogel Mogel. Było sporo innych audycji jeszcze, moich, które ja prowadziłem. Była Elstacjowa Lista Przebojów. No, sporo tego w tych audycji było. Są to posłuchania w naszym archiwum na Mega, bo audycje są od 2010 roku tam na Mega zarchiwizowane. Gdyby ktoś chciał posłuchać, wrócić do starych audycji, tam to wszystko jest. Może nie wszystko, tak, bo nie ma pierwszych dwóch lat, ale ja te audycje mam. Mogę też je gdzieś tam wystawić, te najstarsze audycje do posłuchania. W związku z tym dziesięcioleciem Michał Matusiak też taki miks robi, który będzie takim miksem śmiesznych, fajnych naszych pogadanek na antenie, takich wycinków z audycji, gdzie działo się coś fajnego. I taki miks, kiedy powstanie, zostanie Wam zaprezentowany na antenie. Będziemy też do niego wracać. Gdzieś tam się go wystawi, może na SoundCloudzie, żeby sobie go posłuchać, pobrać. Taki zlepek różnych fajnych momentów z życia elstacjowego. Także jak tylko będzie, to na pewno damy Wam znać. Marzec będzie takim właśnie miesiącem wspomnień. Będziemy sporo wspominać, chociaż już na swoich paczuszkach Michał Matusiak wspomina, w paczuszkach To było grane, prezentujemy Wam utwory, które kiedyś były często prezentowane w Radiu Elstacja. Jeszcze przed nami luty. Wiadomo, luty się rozpoczął, audycje biegną swoim torem, natomiast w marcu postaram się, żeby to był miesiąc, jak zwykle dla Elstacji, wyjątkowy. Będą znów gadżety. Muszę zadbać o to, żeby te gadżety były. I wówczas będzie znów więcej konkursów. Będzie można wygrać płyty, jakieś kubeczki, gadżety elstacjowe, smyczki. Zobaczymy, co mi się uda załatwić. Wtedy będziemy mogli o tych konkursach na poważnie już porozmawiać. Jak wiecie, w maju w tym roku zagra w Polsce Kebu, czyli Sebastian Ter, wykonawca muzyki elektronicznej z Finlandii. I Kebu zagra nie tylko we Wrocławiu, ale od wczoraj wiadomo już, że zagra również w Poznaniu. To mnie bardzo cieszy, ponieważ mam bliżej do Poznania niż do Wrocławia. Będzie mi łatwiej akurat pojechać do Poznania, tam spotkać Kebu i posłuchać jego muzyki. Odnośnie biletów jeszcze nic nie wiadomo, ale myślę, że do maja już troszeczkę czasu mamy, na pewno taka informacja się gdzieś pojawi, a że tournée Kebu jest dość bogate, myślę, że taka informacja się wkrótce nam pojawi. Może jeszcze nam dojdzie jakiś koncert w Polsce, zobaczymy. Na początku był tylko Wrocław, a teraz mamy już i Wrocław, i Poznań, co mnie bardzo osobiście cieszy. Zapraszam Was też do śledzenia facebookowego profilu elstacjowego, bo na Facebooku też takie informacje, na przykład o koncertach zamieszczam, takie są też tam przypominajki o audycjach. Warto polubić stronę elstacji na Facebooku i wtedy, gdyby z automatu, będziecie dostawać takie przypomnienia na Waszej ścianie, na Waszym Facebooku, że jest jakaś audycja, że coś się dzieje, czy że nie ma audycji, bo coś się stało. Różne są koleje losu. Na szczęście w ten czwartek zeszły audycja się odbyła, ale już naprawdę było dość poważnie się działo. Na szczęście zdążyłem uruchomić awaryjne studio, by móc audycję przeprowadzić. Zapraszam też do słuchania Radia Elstacja tak w ogóle, nie tylko podczas audycji, ale w ogóle słuchania autopilota. Dzisiaj jeszcze
zasila autopilota nową muzyką. Będzie można posłuchać tych nowości, które prezentujemy na audycjach. Dorzucę wszelkie nowe płyty do autopilota. Dawno już to powinno być zrobione, tak nigdy nie ma na to czasu, ale teraz postanowiłem, że dodam wreszcie wszystkie nowości, a troszeczkę tych nowości mamy. Będą nowości od Asuntara, będą nowości od Jordan Projecta, od Blind Machine, przecież jest nowa płyta Dietera Wernera, mamy nową płytę od Katoda i Tomalio. Dużo jest nowości, które warto, żeby się w autopilocie również przewijały, żeby R-Stacja mogła Wam umilić czas, wieczór, noc, czy to w pracy, czy w domu, czy gdzieś na wyjeździe, bo wiadomo, że w dzisiejszej dobie internetu mobilnego R-Stacji można słuchać no, wszędzie, tak? Nie tylko w domu, być podpiętym na sztywno do internetu. Dużo słuchaczy Radia R-Stacja słucha R-Stacji chociażby w komórce, na internecie mobilnym, a przez to mamy trzy prędkości, trzy jakości R-Stacji, żeby móc słuchać nawet na internecie mobilnym w tej jakości R-Stacja Lo-Fi, czyli OGG Quality Zero 64 kilobity na sekundę. Nie jest to może jakość powalająca, ale dla komórkowców jakość na komórkę myślę, że w zupełności wystarczy. Życzę Wam przyjemnego jeszcze sobotniego wieczoru, udanej jutrzejszej niedzieli, fajnego weekendu, odpocznijcie i do usłyszenia we wtorek na audycji Elektroniczna Terapia, na którą serdecznie Was zapraszamy, czyli ja, Marek Kwiatkowski i Michał Jurczyk-Kacek. Do usłyszenia, cześć, trzymajcie się.